Następny poniedziałek Hamisz obudził się z ciężką głową. Jakoś będzie musiał przetrwać wywiad. Będzie miły i uśmiechnięty, bez względu na to, jaki szkielet wyciągnie Krystal z szafy jego przeszłości. Przez otwór na listy wpadł szelestem bezpłatny egzemplarz czasu Szkockich Gór. Hamisz nalał sobie kubek kawy i rozpostarł gazetę na kuchennym stole. Przeczytał horoskop, żeby sprawdzić, czy Elspeth nie miała dla niego więcej paskudnych wiadomości. Dowiedział się, że urodzeni pod znakiem wagi odkryją, że problem, który ich dręczył, został usunięty siłą. Śmierć wszystko rozwiąże. Wpatrywał się w to, potem jego wzrok padł na znak skorpiona. Czy ta dziewczyna zwariowała? Wszystkie problemy niesnaski, które spowodowałeś, wkrótce cię dopadną i to dotkliwie. Nie wychodź z domu w poniedziałek. Zamknij drzwi na klucz, zaciągnij zasłony, nawet nie odbieraj telefonu. Jeśli wyjdziesz, przydarzy ci się coś strasznego. Na Boga, co chodziło Elspeth po głowie? Czy sądziła, że Krystal przeczyta jej horoskop i odwoła wywiad? Sięgnął po telefon, żeby do niej zadzwonić, ale jednak się rozmyślił. Zajął się swoimi obowiązkami. Nakarmił kury, sprawdził, co u owiec, naprawił zepsuty fragment płotu. A potem po lekkim lunchu odkurzył i wyprasował swój mundur. Zbliżała się pora wywiadu. Hamisz przebrał się i czekał. Dokładnie o 14 rozległo się pukanie do frontowych drzwi posterunku policji. Otworzył. Stały w nich cztery osoby. Przedstawili się. Szczupła, nerwowa kobieta, Felicity Pearson, reporterka. Gruby, wymuskany mężczyzna, Harry Jerry, kamerzysta. Chudy, brodaty mężczyzna, Tom Betts, reżyser. Oraz niski, skwaszony mężczyzna, John Leslie. Gdzie jest wasza szefowa? Spytał Hamisz. Powinna tu być lada chwila, odpowiedział Harry. Jeśli nie ma pan nic przeciwko, zaczniemy się rozstawiać. Wejdźcie, zapraszał niechętnie Hamisz. Zaprowadził ich do biura na posterunku. Tu będzie dobrze, rozejrzał się reżyser Tom Betts. Proszę usiąść za biurkiem, a my ustawimy światło. Przygotowania zabrały im całą wieczność. Hamisz czekał cierpliwie, podczas gdy przypinano mu mikrofon do munduru. Jasne światła go oślepiały i musiał wielokrotnie odzywać się, żeby dopasowano natężenie dźwięku. Felicity kucnęła w rogu i przeglądała plik kartek. Czy to są pytania? Zapytał Hamisz. Czy może mi pani przybliżyć tematy, jakie będą poruszane podczas wywiadu? Obawiam się, że nie, odparła Felicity. Madam nie lubi, gdy ktoś jest na to przygotowany. Lubi, gdy wywiad jest naturalny. Potem będziemy musieli szybko się zbierać. Puszczamy to dzisiaj wieczorem. Hamisz spojrzał na zegarek. Już 15, stwierdził. Kiedy panna French zamierza przyjechać? Wszyscy wyglądali na zaniepokojonych. Powinna już być, powiedział Harry. Felicity zaśmiała się nerwowo. Zdenerwował ją ten horoskop. W czasie Szkockich Gór? Spytał twardo Hamisz. Myślałam, że takich rzeczy nie czyta. O, jakaś dziewczyna z gazety robiła z nią wywiad i potem opowiedziała jej o horoskopach. Krystal przypada za horoskopami. Dziś rano wysłała mi, żebym kupiła egzemplarz czasu Szkockich Gór. Hamisz pomodlił się szybko, by Krystal okazała się być przesądna. Tom wyjął komórkę i zadzwonił do telewizji Strainbane. Kiedy się rozłączył, oświadczył. To dziwne. Mówią, że wyszła dawno temu. W zasadzie wyjechała już o 8. Miała zamiar pokręcić się po lodziu, żeby wczuć się w atmosferę tego miejsca. Odłączcie ode mnie ten mikrofon, polecił Hamisz. Lepiej będzie, jak przyjadę się po okolicy i poszukam. Sprawdzę, czy nic się nie stało. Dźwiękowiec zdjął mikrofon. Hamisz kierował się w stronę kuchenny drzwi i w tym właśnie momencie otworzyły się na oścież i stanęła w nich Angela Brody, pobladła na twarzy. To straszne, Hamiszu. Chodź prędko, ona nie żyje. Kto nie żyje? Krystal French. Gdzie ona jest? Krzyknął Hamisz. Przy tylnej drodze. Myślę, że to samobójstwo. Minął pędem sklep wielobranżowy pana Patela, potem pobiegł wzdłuż uliczki biegnącej po poboczu w górę wąskiej, zarośniętej trawą, bo rzadko używanej drogi. Stało tam zielone BMW, niczym jaskrawa plama na tle fioletowych wrzosów porastających zbocza wzgórz. Silnik wciąż pracował. Do rury wydechowej wetknięty był wąż, a drugi jego koniec wchodził do samochodu przez szczelinę w oknie. Szarpnął uchwyt drzwi, zamknięte. Chwycił kamień i zbił szybę po stronie pasażera, sięgnął do środka i klamką otworzył drzwi. Wsiadł i pochylając się nad ciałem Krystal wyłączył silnik. Krystal leżała na kierownicy. Wyciągnął chusteczkę i przycisnął ją do nosa, żeby uchronić się przed spalinami. Zbadał puls na szyi Krystal. Nic. Doktor Brody przyjechał swoim samochodem. Zostaw to mnie, Hamiszu, zawołał. Dzwoń po karetkę. Sądzę, że jest już na to za późno. Hamisz wysiadł z BMW. Miał nudności i kaszlał, a potem znowu sięgnął do samochodu i podniósł telefon komórkowy Krystal. Zadzwonił po karetkę, a później do komendy głównej policji.
W tym czasie doktor Brody sprawnie wyciągnął ciało Krystal i ułożył na ziemi. Na jej twarzy umieścił maskę tlenową. Zabrałam ze sobą butlę z tlenem, gdy tylko Angela mi o tym powiedziała, stwierdził. Ale człowieku, to już nic nie da. Zupełnie nic nie da. Spojrzał w górę i krzyknął. Okaż odrobinę przyzwoitości na litość boską. Harry przyjechał razem z Tomem, Felicity i Johnem. Harry odruchowo chwycił kamerę i zajął się kręceniem. Po chwili niechętnie odłożył sprzęt. Hamish podszedł do Krystal i ukląkł obok jej ciała. Jej jeszcze niedawno piękna twarz była teraz upiornie różowa. Swoimi długimi palcami sprawdził szyję, a potem tył głowy. Tu jest guz, poinformował doktora Brodiego. Medyk przykucnął obok. Gdzie? Zobacz tu, z tyłu. Tak, jest tu mały guz. Myślę, że mogę ściągnąć maskę. Ona naprawdę nie żyje, Hamiszu. Pomału zebrał się tłum. Stał w milczeniu, nieco w oddali. Wśród gromady gapiów Hamisz zobaczył Elspeth. Będzie musiał z nią porozmawiać. Wydawało się, że czeka już bardzo długo, zanim usłyszał zbliżającą się karetkę. Policja przyjechała zaraz za nią. Dowodził tym razem nie naczelny inspektor Blair, który był na urlopie, ale jego zastępca, wysoki, szczupły mężczyzna, naczelny inspektor Carson. Hamisz zreferował pobieżnie, jak znalazł samochód z wciąż pracującym silnikiem. Dzięki Bogu, wydaje się, że to prosty przypadek samobójstwa, zauważył Carson. Ofiara, ostrożnie wtrącił Hamisz, ma guza z tyłu głowy. Carson miał podłużną twarz, długi, cienki nos i jasne oczy z opadającymi powiekami. Owe oczy mierzyły Hamisza z góry na dół. Jesteś wykwalifikowanym medykiem? Nie, proszę pana, ale... Ale ani słowa więcej. Nie piśniesz o tym nic, dopóki eksperci nie wykonają swojej pracy. Wracaj na posterunek, spisz raport, a potem popytaj ludzi z wioski. Może są jacyś świadkowie jej przyjazdu, może ktoś coś widział. Hamisz zobaczył detektywa Jimmy'ego Andersona, który przypatrywał mu się ze współczuciem. Kiedy Hamisz przechodził obok niego, wyszeptał. Przygotuj whisky, postaram się wpaść później. Kiedy wrócił na posterunek policji, zadzwonił telefon. Podniósł słuchawkę i usłyszał głos Daviota, ostry i zaniepokojony. Co się dzieje? Hamisz opisał całe zajście. To w pewien sposób błogosławieństwo, odetchnął Daviot. Drobne, schludne samobójstwo. To zamyka sprawę. Żadnego zamieszania, żadnego skandalu. Jest tylko jedna rzecz, proszę pana, wtrącił Hamisz. Ma guza z tyłu głowy. Ktoś mógł ją uderzyć, a potem upozorować samobójstwo. Na pewno się mylisz. Wielu ludzi ma nierówną czaszkę. Chciałem powiedzieć z natury. Ci ludzie z telewizji są często podatni na depresję. To wina trybu życia, który prowadzą. Co mówi Carson? Aktualnie jest zdania, że to samobójstwo, ale w mojej opinii jest to myślenie życzeniowe. Carson to dobry człowiek i bardzo doświadczony funkcjonariusz. W każdym razie, jeśli to byłoby morderstwo, to zgadnij, kto zostałby pierwszym podejrzanym? Kto? Ty! Złośliwie stwierdził Dawid i rzucił słuchawką telefonu. W zasadzie też mógłbym spojrzeć na to od tej strony, myślał Hamisz, siadając przed komputerem. Mógłbym napisać raport i nie wspominać nic o tym guzie. Jeśli o nim napomknę, będą musieli coś z tym zrobić. Wszyscy chcą, żeby to było samobójstwo, bo Krystal badała metody pracy policji ze Szkockich Gór, kończąc na mnie. Z drugiej strony to teren mojego patrolu i wydarzyło się na nim morderstwo. Jestem tego pewien. Ktoś tak próżny i egocentryczny jak Crystal French nigdy nie popełniłby samobójstwa, a wielu ludzi chciałoby widzieć ją martwą. Zaczął stukać w klawiaturę komputera. Napisał o tym, jak znalazł samochód z wciąż pracującym silnikiem i o tym, że wnioskując z koloru twarzy, Crystal umarła w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla. Zaznaczył też, że zbadał tył jej głowy i wyczuł guza. W jego opinii mogła zostać ogłuszona, a samobójstwo upozorowane. Zakończył pisanie raportu i wysłał go do Strainbay. A teraz, pomyślał, lepiej zamienię parę słów z naszym astrologiem. Ruszył do redakcji Czasu Szkockich Gór. Drzwi wejściowe prowadziły z ulicy prosto do pokoju redakcyjnego. Gdy Hamisz wchodził, Sam Wills podniósł głowę z nadbiórka. Świetna historia, Hamiszu, uśmiechnął się. Szkoda, że nie wydarzyła się kilka dni później. Gdy gazeta ukaże się w przyszły poniedziałek, to będą już przestarzałe wiadomości. Szkoda. Sarkastycznie odrzekł Hamisz. Jest tu gdzieś wasz astrolog? Elspeth wciąż jeszcze nie ma. To świetna dziewczyna. Ma rękę do wszystkiego. A do morderstwa? Spytał i wyszedł, zostawiając sama wpatrującego się w drzwi. Hamisz zobaczył Elspeth idącą w jego kierunku wzdłuż nabrzeża. Kiedy podeszła do niego, zaproponował. Proszę, żebyś poszła ze mną na posterunek policji. Jest kilka pytań, na które chciałbym, żebyś odpowiedziała. Gdy byli już na posterunku, zaprowadził ją do biura i powiedział krótko. Siadaj.
Co robią tutaj telewizyjne lampy i kable? Spytała Elspeth. Miałem udzielić Krystal wywiadu. Czytałem twoje horoskopy dziś rano. Jesteś kolejnym fanem? Bądź poważna. Widziałaś, że Krystal była spod znaku Skorpiona. Sądzę, że wszystko o tym, by nie wychodzić z domu, było skierowane do niej. A waga? Śmierć rozwiąże wszystkie moje problemy? Elspeth wyglądała, jakby miała poczucie winy. Pomyślałam, że warto spróbować. Sądziłam, że wyświadczam ci przysługę. W jaki sposób? Cóż, Krystal bardzo ucieszyła się, kiedy dowiedziała się, że jestem astrologiem. Wierzyła w to wszystko. Powiedziała, że kupi dziś gazetę. Pomyślałam, że może zostanie w domu i oszczędzi ci kłopotów. Dlaczego chciałaś to dla mnie zrobić? Nawet mnie nie znasz. Miałam już dość tej kłopotliwej jęcy. Chciałam ją tylko nastraszyć. Ktoś posunął się dalej. Elspeth wytrzeszczyła oczy. Chcesz powiedzieć, że to nie samobójstwo? Tego nie powiedziałem. Ale powiedziałeś... Zapomnij o tym. Rozległo się nieśmiałe pukanie do kuchennych drzwi, a potem Harry, Tom, John i Felicity weszli do biura. Spakujemy te wszystkie sprzęty. Harry odezwał się pierwszy. I zejdziemy ci z oczu. Chciałbym zadać wam kilka pytań, zakomunikował Hamish. To byłoby wszystko, panno Grant. Wkrótce znów się odezwę. Poczekał, aż wyjdzie i wtedy zapytał. Czy panna French cierpiała na depresję? Reżyser wzruszył ramionami. Co tydzień miała nowego reżysera. Ściągnięto mnie z Manchesteru. Nawet z nią nie rozmawiałem. Producent będzie więcej o niej wiedział. Jak ma producent na nazwisko? Alistair Campbell. A on z wami nie jeździ? Nie, odrzekł Tom. To jest zadanie reżysera. Zabieram film z powrotem, producent przewija materiał na podglądzie i zajmuje się montażem. Wybiera również reżyserów. Hamish zwrócił się do Felicity. Czy powiedziałabyś, że była przygnębiona? Cóż, była ostatnio bardzo poddenerwowana. Dostawała mnóstwo paskudnych listów. Sądzę, że ją dołowały. Nikt nie chce być znienawidzonym. Była zamężna? Nie. Jej blada, wątła twarz wydawała się spięta. Chociaż plotka głosi, że miała romans z szefem działu reportażu, a potem wskoczyła do łóżka dyrektora naczelnego. Nazwiska proszę. Callum Bissett jest dyrektorem naczelnym, a Rory McBain szefem działu reportażu. Czy obaj byli żonaci? Tak, potwierdziła Felicity. Czy to znaczy, że mogło ją przygnębiać to, że pociąga jedynie żonatych mężczyzn? Nie, w ogóle nie miałam tego na myśli. Zwykle pracujesz u niej jako reporterka? Tak naprawdę jestem producentką, zauważyła Felicity. Jestem pomiędzy nagraniami, tylko pomagam. Ja robiłam ten odcinek z wiejskim sklepem, a Amy Cornwell zrobiła ten o gospodarzu. Gdybyście mogli zostawić wasze numery wewnętrzne w telewizji Strainbane, chciałbym jeszcze z wami wszystkim porozmawiać. Podał im notes i wszyscy zapisali w nim swoje numery telefonów. Skąd pochodziła Crystal French? Z Edynburga, odpowiedział Tom. I co tam kręciła? Tam była tylko reporterką wyszukującą materiały, wyjaśnił Harry. To Rory ją tu ściągnął i awansował na prezenterkę. Z początku podzielaliśmy jego rację. Była prawdziwą bombą. Nie mieliśmy nikogo takiego w telewizji Strainbane. Ale co z niej była za jędza? W chwili, gdy program wszedł na krajowe pasmo, zażądała, żeby codziennie do garderoby dostarczać jej butelkę szampana. Traktowała wszystkie z góry. Wydaje mi się, że nie było ani jednej osoby, dla której byłaby miła. Jeśli miała romans z dwoma mężczyznami, to chyba musiała być miła dla nich. O, była miła dla każdego, kto mógł jej się przydać, podsumował Harry. Spakowali swój sprzęt i wyszli. Hamish znów usiadł przed komputerem. Spisał wszystkie plotki, spostrzeżenia na temat Krystal i wysłał je przełożonym. Potem wyruszył do wioski, szukając świadków, ale wydawało się, że nikt nie potrafi mu pomóc. Jedynie pani Wellington zgłosiła, że Willie Lamont, były policjant, obecnie pracujący we włoskiej restauracji, często wyprowadza psa na spacer na tylną drogę. Może coś zauważył. Hamish skierował się do restauracji. Willie wciąż tam był, szorując podłogi. Życiową przyjemnością Williego było sprzątanie. – To ty, Hamiszu! – uśmiechnął się, wrzucając szczotkę ryżową do wiadra z mydlaną wodą. – Słyszałeś o śmierci Crystal French? – Tak, to smutna sprawa. To znaczy, nikt nie będzie za nią tęsknił, ale szkoda, że wybrała lotiów, żeby popełnić samobójstwo. – Powiedziano mi, że zazwyczaj wyprowadzasz psa na spacer na tylną drogę. Widziałeś tam coś lub kogoś? Tak naprawdę to nie wyprowadziłem dziś zwierzaka. Jedynie wypuściłem go do ogrodu. Dlaczego? Willie wyglądał na skrępowanego. Potem przyznał się zakłopotany. Jestem spod znaku Skorpiona.
Masz na myśli te bzdury, żeby nie wychodzić z domu? Może coś w tym być. Dziwię się, że w ogóle zjawiłeś się w pracy. Lucia kazała mi przyjść. Lucia była jego żoną, Włoszką i krewną właściciela. Twierdzi, że to tak bzdur, ale założę się, że ta Krystal też była skorpionem. Daj mi znać, jeśli czegoś się dowiesz, Willy. Będę wracał. Blake prowadzi sprawę? Nie, dzięki Bogu ma urlop, chociaż wydaje mi się, że jego zastępca będzie w każdym calu równie okropny. Tego wieczora naczelny inspektor Carson z uwagą przeglądał raporty Hamisha. Posłał po Jimmy'ego Andersona. Opowiedz mi o tym Hamishu Macbethie. Polecił szukając raporty. O, Hamish to sprytny facet, zaczął Jimmy. W zasadzie miałam iść go odwiedzić. Zwraca uwagę na rzeczy, które zwykły klina pomija. Chciałbym myśleć, że to było samobójstwo, kontynuował Carson. Ale Macbeth stwierdził, że miała guza z tyłu głowy. Chyba sądzi, że ktoś uderzył ją, na skutek czego straciła przytomność, a potem upozorował samobójstwo. Tak, to właśnie cały Hamish. Zawsze zauważa coś, w co nikt nie chce wierzyć i zawsze okazuje się, że ma rację. Nie dostałem jeszcze raportu od patologa. Carson siedział nieruchomo, jedynie marszcząc brwi. Czy Macbeth dobrze dogadywał się z Blairem? Nie zawsze. Metody Hamisha są dość niekonwencjonalne. Mam przeczucie, że będziemy potrzebować nieszablonowego myślenia przy tej sprawie. Wpadnij do niego, pogadaj z nim i zorientuj się, co jeszcze wie. To może być ktoś, kogo znała, gdyby Hamish później wieczorem nalewałem Jimmy'emu hojną miarkę whisky. I jak na to wpadłeś? Oczywiście ktoś mógł ukryć się na tylnym siedzeniu i samochodu, czekając na odpowiedni moment. Ale jest bardziej prawdopodobne, że kogoś podwoziła. Jeśli jednak uderzono ją w tył głowy, musiał to zrobić ktoś za niej. Tymczasem, jeśli kogoś podwoziła, wtedy ten ktoś z pewnością siedziałby z przodu. To prawda. Ale poczekaj chwilę. Szkoda, że nie mamy raportu patologa. Mogła zostać uderzona w głowę niekoniecznie w samochodzie, a potem przewieziona w jakieś ustronne miejsce, na przykład na tylną drogę. Wyszła z telewizji Strayby rano, więc nie zrobiono tego po ciemku, zauważył Jimmy. Upozorowanie samobójstwa w biały dzień oznacza podjęcie bardzo dużego ryzyka. Każdy mógł tamtędy przechodzić. Willie Lamont często wyprowadza tam psa, ale był zbyt wystraszony, żeby dziś wyjść. Przybiegły Jimmy przyglądał mu się badawczo. Dlaczego? Przeczytał swój horoskop w gazecie ostrzegający tych spod znaku skorpiona, żeby nie wychodzili z domu. Hamish przygryzł wargi i żałował, że napomknął o horoskopie. Elspeth starała się wyświadczyć mu przysługę. Jednak niebieskie oczy Jimmy'ego przyglądały mu się nadal. Chyba nasza Krystal nie była spod znaku skorpiona. Tak, właściwie to była. Jest jeszcze jedna kwestia. Kupiłeś ten horoskop? Hamish chciał powiedzieć, że wyrzucił gazetę, ale Jimmy po prostu poszedłby ją kupić. Najgorsze już się stało. Sięgnął długim ramieniem za siebie i podał gazetę Jimmy'emu. Detektyw przejrzał ją, a potem przeczytał na głos. Wszystkie problemy i niesnaski, które spowodowałeś, wkrótce cię dopadną i to dotkliwie. Nie wychodź z domu w poniedziałek. Zamknij drzwi na klucz, zaciągnij zasłony, nawet nie odbieraj telefonu. Jeśli wyjdziesz, przydarzy ci się coś strasznego. Jimmy odłożył gazetę. Kto to napisał? Taka dziewczyna, Elspeth Grant. Pytałeś się, dlaczego to napisała? Nie było nic na temat w twoim raporcie. Posłuchaj, nie mów nic o tym Carsonowi. Próbowała mi pomóc. Chcesz powiedzieć, że chciała ci pomóc wymigać się od wywiadu? Tak. Wiedziała, że Krystal była spod znaku skorpiona i wiedziała też, że wierzyła w horoskopy. Zapomnij o niej na chwilę, Jimmy. Czy Krystal nadepnęła na odcisk komuś z telewizji Strainbay? Myślę, że wielu ludziom. Jednak teraz wszyscy mówią, jaka to była kochana, włączając to Felicity Pearson. Czemu ją wymieniłeś? Była producentką programu Krajobraz Wiejski, który został usunięty, żeby utorować drogę programowi Krystal. A rolę Felicity ograniczono do zbierania materiałów dla Krystal. Są jeszcze mężowie, dodał Hamish. Mężowie? Wspomniałem o tym w raporcie. Tylko go przejrzałem. Krystal miała romans z Calumem Bissettem, dyrektorem naczelnym oraz szefem działu reportażu, Rorym McBainem, a obaj mężczyźni są żonaci. To może być motyw. Może to zemsta? Nie sądzę. Felicity była mocno wstrząśnięta. Wydaje mi się, że ona, kamerzysta, reżyser i dźwiękowiec, zostali dokładnie przesłuchani. Harry, Tom, kamerzysta i reżyser oraz John Leslie, dźwiękowiec,
No, ale Felicity przyjechała sama. Miała pokręcić się w poszukiwaniu mieszkańca wioski, który mógłby cię skrytykować, ale nie udało się jej takiego znaleźć. Dźwiękowiec, kamerzysta i reżyser przyjechali wozem telewizyjnym na czas, o godzinie 14. A gdzie była Felicity tuż przed 14? Jest cała lista mieszkańców, których odwiedziła. Mam ją na posterunku. W południe skończyła rozmawiać z Mary Henry. Kto to jest? To wdowa. Prowadzi sklep z rękodziełem. Różne rzeczy ze szkockich gór. Zamek Tomel nie jestem zachwycony. Sądzą, że odciąga klientów od ich sklepu z pamiątkami. Niedawno przybyła do wioski. Nie, mieszka tu od kiedy pamiętam. Otworzyła interes dopiero w zeszłym roku. Jej mąż zmarł 2 lata temu. Słabo sobie radził. Był gospodarzem i pomocnikiem rybackim. Ale chyba musiał ciułać i oszczędzać przez całe życie, bo zostawił jej sporo pieniędzy. I jak zginął jej mąż? Wpadł do rzeki, pijany. Zniosło go do wodospadu i roztrzaskał się o skały. W każdym razie ona potwierdza, że Felicity była z nią do południa. A potem Felicity poszła do włoskiej restauracji, zjadła i czytała książkę aż do godziny 14. Mówię ci, Hamiszu, mam przeczucie, że będziemy mieli zbyt wielu podejrzanych. Na początek jest ten gospodarz, Barry McSween, nie jest zbyt lubiany. Nie, nie jest, potwierdził Hamisz. I wielu miejscowych cieszyło się, że w telewizji zrobił się wygłupka. Tak, i był też ten anonimowy telefon. Ktoś mówił, że słyszał, jak Barry groził, że ją zabije. Jest jeszcze pani Harrison. Tak, słyszano, któregoś dnia mówiła klientom, że coś naprawdę paskudnego przydarzy się Krystal. Hamish jęknął. Chciałbym wiedzieć, od czego należy zacząć. Wydaje mi się, że będziesz miał więcej swobody przy tej sprawie, niż dałby ci Blair. Carson jest pod wrażeniem twoich raportów. Rano zamierzam przesłuchać niewiernych mężów z telewizji Strainbane. Masz o tym przyjść? Hamish rozpogodził się. Czy Carson nie będzie miał nic przeciwko? To nie mój teren. Załatwię to z nim. Widzimy się przed budynkiem telewizji o 10 rano. Ale porozmawiam też z twoją przyjaciółką astrologiem. A tak przy okazji, co Angus MacDonald sądzi o konkurencji w swojej branży? Nie wiem, zamyślił się Hamish. Angus MacDonald był miejscowym jasnowidzem. Ale chyba złożę mu późną wizytę i dowiem się. Angus MacDonald mieszkał w niewielkim bielonym wapnem domu na zboczu góry, do którego prowadziła przez zielone pola kręta ścieżka. Z daleka wyglądał jak dom z bajki. Hamish zostawił Land Rovera u stóp wzniesienia i pieszo ruszył ostro w górę. Widział, że musi być prawie 11 w nocy, ale miał nadzieję, że jasnowidz jeszcze nie śpi. Kiedy podszedł do domu, drzwi otworzyły się i stanął w nich Angus, wyglądając jak zwykle, niczym jeden z mniejszych proroków, ze swoimi zmierzwiowymi siwymi włosami i długą brodą. – To ty, Hamiszu – powitał go. – Kiepska sprawa. – Rzeczywiście. Jak się masz, Angusie? – Tak sobie. Co masz dla mnie? – Nic ci nie przyniosłem – denerwował się Hamisz. – Nie możesz oczekiwać, że ludzie będą zawsze przynosić prezenty. – To pomaga duchom – oświadczył Angus. Jedyne duchy, które ci pomagają, ty stary żebraku, to te, które znajdujesz na dnie butelki. I nie mówię tu wcale o dżinach. Nie podoba mi się twoje nastawienie, oburzył się Angus. I nie będzie ci dane zaznać gościnności mego domu. Hamish westchnął i ustąpił. Mam w domu pyszne ciasto dandy, które dała mi pani Wellington. Możesz je sobie wziąć. No w takim razie idź je przynieś. Zakończył rozmowę Angus i zatrzasnął drzwi. Hamisza kusiło, żeby zapomnieć o nim, ale zdawał sobie sprawę, że Angus zawsze słyszał i zauważał o wiele więcej niż inni ludzie. Pojechał do domu, wziął ciasto i wrócił. – Wejdź, wejdź, proszę! – radośnie zapraszał Angus, zabierając ciasto i zachowując się tak, jakby dziś widzieli się po raz pierwszy. Hamisz schylił głowę i wszedł do środka. Zawsze uważał, że Angus utrzymuje swój dom w staroświeckim klimacie, by zaimponować odwiedzającym. W kominku tliło się palenisko, nad którym na łańcuchu wisiał stary, poczerniały czajnik. Angus poszedł do kuchni usytuowanej z tyłu domu i odłożył ciasto na półkę. I tak już zapełnioną rozmaitą żywnością. Wrócił. Napijesz się kielicha? Nie, Angusie, wypiłem już nieco, przyjechałam samochodem. Przejdźmy do sedna. Słyszysz i widzisz różne rzeczy. Bardzo chciałbym dowiedzieć się, czy ta kobieta, Krystal, została zamordowana, czy to było samobójstwo. Angus posłał mu paskudne spojrzenie. Dlaczego więc nie poprosisz swoją przyjaciółkę, ten astrolog, żeby spojrzała w gwiazdy? Daj temu spokój, Angusie. Wiesz, że ona zmyśla. Tak, ale ja mam 6. zmysł i pewnego dnia to ją zaskoczy.
Przez szósty zmysł Angus rozumiał jasnowidzenie, dar, który oznaczał, że jego posiadacze mogli czasem przepowiadać przyszłość. Ale mnie nie interesuje przyszłość, niecierpliwił się Hamish, ale przeszłość. Angus przyłożył kościsty palec do czoła, niczym na rysunku Teniela, przedstawiającym Dodo z Alicji Krainie Czarów, potem potrząsnął przecząco głową. Nic nie widzę. To do ciebie niepodobne, Angusie. To znaczy, chciałem powiedzieć, jeśli nic nie widzisz, to zazwyczaj coś wymyślasz. Obiecam ci coś, Hamiszu. Będę dla ciebie myszkował i pracował dzień i noc. A czego chcesz w zamian? Spytał Hamisz podejrzliwie. Twojego psa. Nie, nigdy. Absolutnie i ostatecznie nie. Dlaczego w ogóle o to prosisz? Nigdy wcześniej nie widziałem psa z takimi niebieskimi oczami. Na tej podstawie Hamisz domyślił się, że Angus sądził, iż laks byłby dodatkową atrakcją. Nie, uciął krótko. W takim razie, zjadliwie zaproponował jasnowic, sugerowałbym, żebyś udał się po pomoc do Elspeth Grant. Prawdopodobnie ona sama to zrobiła. Hamisz wstał i skierował się do drzwi. Dlaczego? Spytał przez ramię. Jej przepowiednie są tak głupie, że postanowiła popełnić morderstwo, żeby choć jedna z nich się spełniła. Złośliwie dodał Angus. Co za strata czasu, pomyślał niezadowolony Hamisz, schodząc ze wzgórza do swojego Land Rovera. Tej nocy już nic więcej nie zdziała. Jutro pójdzie do telewizji Strainbane i spróbuje tam się czegoś dowiedzieć. Kiedy Hamish spotkał się z Jimem przed telewizją Strainbane, detektyw oznajmił. Carson już tu jest. Przydzieli nam pomieszczenie na przesłuchania. Potwierdził, że może być podczas nich obecny. To miła odmiana po Blairze. On jest ambitny. Myśli, że masz głowę na karku. Ale nie zna cię tak dobrze jak ja. Hamish podążył za Jimem do budynku, następnie przeszedł długimi korytarzami, a potem klatką schodową dwa piętra wyżej. Jimmy otworzył drzwi. Naczelny inspektor Carson wstał, by ich przywitać. Usiądź sobie w rogu, Macbecie, zaproponował. Chcę, żebyś to tylko obserwował. Potem zwrócił się do policjantki, która podała kawę. Wprowadź pierwszą osobę. Niech pomyślę. Może dyrektora naczelnego pana Bisseta. Hamish przyglądał się bacznie mężczyźnie, kiedy ten wszedł do pokoju. Wyglądał na mniej więcej 40 lat, ubrany w ciemnoszary garnitur służbowy, jedwabny krawat i koszulę w paski. Miał nalaną twarz, pełne usta, małe brązowe oczy i duży nos z rozszerzonymi porami. Jego brązowe włosy były poprzetykane siwizną. Callum Bisset usiadł i zaproponował. Załatwmy to wszystko, mam sporo pracy. To tak jak my, odparł Carson. Mam tu wstępny raport patologa. Pana French zginęła w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla. Biedna dziewczyna. Callum pokręcił głową. Przecież miała po co żyć. Jest jeden problem, ciągnął Carson. Jeszcze przed śmiercią uderzono ją w tył głowy. Naszym zdaniem mogła zostać ogłuszona, a samobójstwo upozorowane. Na twarzy Calluma malowało się przerażenie. Jesteście pewni? To znaczy wcześniej mogła w domu uderzyć się głową o coś? Może to jest rozwiązanie, zgodził się Carson. Ale dopóki nie jesteśmy tego pewni, będziemy musieli prowadzić śledztwo i zadawać pytania. Jakie stosunki łączyły pana z panną French? Ledwo ją znałem. Chciałem powiedzieć, że to był pomysł Rory'ego McBaina, żeby ją tu ściągnąć z Edynburga. Oczywiście po sukcesie pierwszego programu zaprosiłem ją, żeby pogratulować i zakomunikować, że show przechodzi na pasmo krajowe. Poprosiła o więcej pieniędzy? Callum spojrzał wykrętnie. No cóż, powiedzmy, że nie musiała. Sami to zaproponowałem. Carson przywiercił dyrektora zarządzającego chłodnym wzrokiem. Miał pana jakieś względy. O czym pan mówi? Oburzył się Callum. Plotka głosi, że utrzymywał pan stosunki seksualne z panną French. Bzdury! Jestem żonaty! Carson przerzucił swoje notatki. Callum wyjął chusteczkę i otarł czoło. Ach, skoro już przy tym jesteśmy, kontynuował Carson. Mieszkanie panny French znajduje się naprzeciwko całodobowej stacji paliw. Moi ludzie właśnie badają nagrania. Monitoring obejmuje wjazd na stację oraz wejście do budynku, w którym panna French miała mieszkanie. Czy chce pan teraz coś nam powiedzieć, czy woli pan poczekać, aż przejrzymy całe nagranie z monitoringu? Muszę pana ostrzec, że jeśli okaże się, iż okłamuje pan policję, postawimy panu zarzut utrudniania śledztwa. Callum uśmiechnął się szeroko i bardzo fałszywie. Nie nadawałoby się do pracy po drugiej stronie kamery, pomyślał Hamish. Odwiedziłem ją w jej mieszkaniu kilka razy, poddał się w końcu. Wiem, że wygląda to kiepsko, ale bywałem tam jedynie po to, żeby porozmawiać o interesach i wypić na spokojnie drinka. Mam nadzieję, że ze względu na pańskie dobro, że to prawda.
Nasza ekipa z kryminalistyki jeszcze przeszukuje jej mieszkanie. Ale mogę panu powiedzieć, że znaleźli wazon z tuzinem czerwonych róż, a w nich kartkę z kwiaciarni, na której była wiadomość. Dla mojej blond bogini od oddanego jej Kaluma. Kalum pochylił się, spojrzał uważnie na wszystkich i przybrał poważny, tajemniczy wyraz twarzy. Zaraz sprzeda nam wierutne kłamstwo, pomyślał Hamish. Widzę, że muszę wytłumaczyć wam prawidła rządzące światem show biznesu. Zaczął. Jesteśmy amantami. Prawimy sobie przesadne komplementy. Rozłożył ręce. W porządku, podlizywałem się i dałem jej kwiaty i szampana. Dlaczego nie? Zostawmy to na chwilę, zaproponował Carson. A teraz przejdźmy do jej nastroju. Jakby pan go ocenił? Muszę przyznać, że martwiłem się o nią. Była bardzo spięta, bardzo nerwowa. W pewnym momencie zastanawiałam się nawet, czy mogła być pod wpływem narkotyków, amfetaminy lub czegoś podobnego. Doprawdy, przyjrzymy się temu. Czy jest coś jeszcze? Naprawdę muszę się zabrać do pracy. W tej chwili to wszystko. Proszę wprowadzić Rory'ego McBaina. Callum wsunął głowę do biura Rory'ego. Teraz twoja kolej na przesłuchanie. Posłuchaj, powiedz im, że ta cholerna baba była na skraju załamania nerwowego. Dlaczego miałbym to zrobić? Lubisz tę pracę? Oczywiście, ja w takim razie takim powiedz. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to było oczywiste samobójstwo, a oni węszą w tym morderstwo. I zgadnij, kogo teraz będą mieć na oku? Kogo? Ciebie oczywiście. To ty ściągnąłeś się z Edynburga. To ty ją posuwałeś. Kto ci powiedział? Ona. A teraz idź tam i odegraj dobrze swoją rolę. Kiedy Rory wszedł do pokoju przesłuchań, Hamish pomyślał, że jest trochę jak szef. Przysadzisty, zadbany, gruby z brzuszkiem, ale z rzadkimi mysimi włosami zaczesanymi na różową skórę głowy. Carson zaczął od razu. Proszę usiąść, panie McBain. Niech pan opisze swoje relacje z Crystal French. Poznaliśmy się na konferencji telewizyjnej w Edynburgu. Kiedy? W zeszłym roku, na festiwalu w Edynburgu. W którym hotelu? W Georgiou. Przerażonemu Rory'emu przemknęło przez myśl wyraźne wspomnienie, w którym prowadził Krystal z baru na górę do swojego pokoju. Ale przecież wtedy na korytarzu nie było nikogo z obsługi hotelowej. Musi to rozegrać na chłodno. Czy utrzymywał pan z nią stosunki seksualne? Jak pan śmie? Krzyknął Rory. Jestem żonaty. Carson spojrzał na raport patologa. Są tu dwie niepokojące sprawy. Wygląda na to, że ogłoszono ją uderzeniem w głowę, a potem upozorowano samobójstwo. Po drugie, niedawno z kimś współżyła. Pobierzemy próbki DNA. W każdym razie to nie był on, pomyślał Hamish, obserwując wyraz ulgi w oczach Rory'ego. Carson pochylił się. Proszę, żeby był pan szczery, panie McBain. Zapytam pana ponownie, czy utrzymywał pan stosunki seksualne z Crystal French? Przez chwilę Rory siedział ze zwieszoną głową, potem wystękał. Jeśli wam powiem, to czy możecie nie powtarzać tego mojej żonie? Jeśli nie jest pan winien morderstwa, to nie widzę powodu, dlaczego pani McBain miałaby się o tym dowiedzieć. W takim razie potwierdzam, ale to było w Edynburgu. Tylko jedna noc w hotelu George. Przyznam, że chciałam wznowić nasze stosunki, kiedy się tu zjawiła, ale ona wciąż mnie odtrącała. Mówiła, poczekaj, aż się tu zadomowię. A potem odniosła sukces i mogła mnie lekceważyć, jak tylko chciała. Chce pan powiedzieć, że był pan gotów wykorzystać swoją pozycję, żeby uwieść pracownicę? O, zejdźcie na ziemię, warknął Rory. To ona mnie uwiodła. Jaki ostatnio miała nastrój? Martwiłem się o nią, kłamał Rory. Lepszy aktor niż jego szef, pomyślał Hamish. Miewa napady złości, ale cóż, w tej branży można się do tego przyzwyczaić. Callum zdążył go nastawić, pomyślał Hamish. Rory kontynuował. W zasadzie zaproponowałem jej, żeby skorzystała z terapii. Kiedy to było? Spytał Carson. Zaledwie w zeszłym tygodniu. I jak na to zareagowała? Powiedziała, że wszystko z nią w porządku, ale wiecie, mówią, że jeśli jesteś szalony, dowiesz się o tym ostatni. Była przygnębiona? Tak, była strapiona i przerażona. Widzi pan, dostawaliśmy całe worki nienawistnych listów i śmiertelnych pogróżek. Śmiertelne pogróżki. Nie zgłaszaliście tego? Och, nam w stacjach telewizyjnych ciągle grożą śmiercią. Jest tu sporo szaleńców. Ale Krystal to przeżywała. Powiedziałam, że patrzyła tylko na rozmiar torby z listami. Tylko to się liczy. Biedactwo. Tak po prostu popełnić samobójstwo. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy pewni, czy to było samobójstwo. Ale ja w to wierzę. Mówię wam, że psychika tej biednej dziewczyny była w opłakanym stanie. Zadano mu jeszcze kilka pytań, a potem pozwolono odejść. Sądzę, że powinniśmy poprosić tę Felicity Pearson, zaproponował Carson. Ona wydaje się być autorką plotki, sądząc po tym, co powiedziała Macbethowi.
Obawiam się, proszę pana, że w tej sytuacji już nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia, wtrącił Hamish. Dlaczego? Sądzę, że powiedzą jej, żeby trzymała buzię na kłódkę. Mogą nawet zaproponować, że przywrócą jej stary program. Carson zerknął znów w swoje notatki, a potem podniósł wzrok i spojrzał na Hamisha. Tak ci się wydaje. I więc co proponujesz? Kiedy ze mną rozmawiała, razem z nią byli trzej pozostali. Chodzi mi o Harry'ego, Toma i Johna. Przesłuchałbym ich wszystkich razem. W porządku, spróbujemy zrobić to po twojemu. Chociaż, dodał Hamish, przypuszczam, że już zdążono ich wszystkich ostrzec. Carson poprosił policjantkę, żeby przeprowadziła całą czwórkę. Oszurając nogami, weszli wszyscy razem. Policjantka ustawiła cztery krzesła przed biurkiem Carsona. Hamish obserwował ją ze współczuciem i zastanawiał się, co myślała o swojej pracy tutaj, obarczona zajęciami chłopca na posyłki, odrobienia kawy po ustawianiu mebli. Przejdę od razu do rzeczy, zaczął Carson, zmieniając taktykę. Od tej chwili jest to dochodzenie w sprawie morderstwa. Felicity lekko stęknęła. A teraz zanim opowiecie mi, w jakiej emocjonalnej rozsypce była Krystal, jak dalece była skłonna do samobójstwa, muszę was poprosić, żebyście powiedzieli prawdę. Zanim ktokolwiek zdążył się odezwać, otworzyły się drzwi i ktoś wcisnął głowę przez drzwi. Zastanawiałem się właśnie, czy chce mnie pan też widzieć. A kim pan jest? Nazywam się Alistair Campbell, jestem producentem programu Krystal. Poprosimy pana później, powiedział Carson. Dobrze. Chwileczkę, krzyknął Hamish w kierunku oddalającej się głowy producenta. Alistair Campbell wrócił. Czy właśnie teraz przyszedł pan do biura? Spytał Hamish. Tak, właśnie wszedłem. Dziewczyna z recepcji powiedziała mi, gdzie jesteście i pomyślałem, że odpowie na pytania, zanim zabiorę się do pracy. Hamish podszedł do Carsona i szepnął. Myślę, że pan Campbell powinien odpowiadać na pytania pierwszy, ponieważ nie miał czasu, żeby się z kimkolwiek zobaczyć. Carson przyglądał się Hamishowi przez dłuższy czas, a potem powiedział. Proszę wejść, pani Campbell. Poproszę jeszcze jedno krzesło. Hamish przemierzył szybko pokój i zwrócił się do policjantki. I ja to zrobię. Posłała mu wdzięczny uśmiech i wróciła na swoje miejsce przy drzwiach. Panie Campbell, Carson zawiesił głos. Zacznę zatem od pana. Hamish zauważył, że Felicity sięga ręką, żeby szarpnąć marynarkę Alistaira i zareagował ostro. Panno Pearson. Zaczerwieniła się i położyła ręce na kolanach. Co pan sądził o Crystal French? Spytał Carson. Producent był wysokim, szczupłym mężczyzną po 30. Miał podłużną, żywą twarz i nosił okulary w rogowych oprawkach. Usadowił się wygodnie na krześle i uśmiechnął się. Mogę źle mówić o zmarłej? Tak, jeśli taka jest prawda. Nie wierzę, że to było samobójstwo, powiedział Alistair. Była skończoną jędzą i jedną z najgorszych osób, z którym pracowałem. Miała ego rozmiarów Mont Everest. Uprzykrzała wszystkim życie. Powiedziałby pan, że miała depresję? Wcale nie. Wydawała się sądzić, że jej życiowym zadaniem było wpędzać innych ludzi w depresję. To interesujące. Dyrektor naczelny oraz szef działu reportażu twierdzili, że oszalała, była nerwowa i spięta. Naprawdę? Cóż, znali ją lepiej ode mnie. Mrugnął znacząco. Wiecie, co mam na myśli. Felicity nie mogła się już dłużej opanować. Nie powinieneś tak mówić o swoich szefach. Mogę mówić, co mi się żywnie podoba. Lekko rzucił. Już skończyłem tę pracę. Właśnie zaczynam dla BBC w Glasgow. Carson wpatrywał się w Felicity. Powiedziała pani posterunkowemu Macbethowi, że Crystal French była przygnębiona. Miałam na myśli jedynie to, tłumaczyła Felicity, że te listy, które otrzymywają, zasmucały. I powiedziała pani, brnął dalej Carson, że miała romans z Calumem Bissettem i Rory McBainem. Felicity zbladła. Nie miałam takiego zamiaru. Byłam wstrząśnięta jej śmiercią. Splotła dłonie. Och, nie mówcie Calumowi, że tak powiedziałam. Patrzyła na nich przerażona. Calum wezwał ją godzinę temu i obiecał przywrócić na antenę program Krajobraz Wiejski. Powiedział, że liczy na jej lojalność w stosunku do niego i do wszystkich ze stacji. Teraz Carson całą uwagę poświęcił Tomowi Bettsowi. Felicity ogarnęło przygnębienie. Tom potwierdził, że wszystko, co Hamish umieścił w raporcie, łącznie z tym o Felicity, było zgodne z prawdą. Stwierdził, że nie zaczął jeszcze pracować z Crystal i nie znał jej dobrze. Carson zadawał wciąż więcej i więcej pytań. Kiedy skończył, głos zabrał Hamish. Panno Pearson, szukała pani materiałów dla panny French. Skoro miała pani przeprowadzić ze mną wywiad, to jestem pewien, że kazano pani poszukać w wiosce kogoś źle nastawionego do mnie. Tak, ale nie mogłam nikogo znaleźć. Szkoda, że najpierw nie nakręciliśmy tego odcinka o wiosce. Wiecie, tego o tym, co dzieje się za koronkowymi firankami.
ale Krystal była wściekła w związku z tą swoją sprawą przekroczenia prędkości i chciała wyrównać rachunki z policją. Kto zbierał materiały do tego odcinka o wiosce? Spytał Hamish. Emmy Cornwall. Hamish zwrócił się do Carsona. Myślę, że powinniśmy się z nią zobaczyć. Dlaczego? Gdzieś w szkockich górach może być ktoś, kto nie chce, żeby odgrzebano stary skandal. Racja, zgodził się Carson. Spojrzał na policjantkę. Przyprowadź tu tę Emmy Cornwall. Do czasu jej przyjścia przetrzymam tu tych ludzi, zaproponował Hamish. Carson spojrzał na niego z odrobiną irytacji. Wiedział, że Hamishowi chodziło o to, żeby Felicity nakłoniła Emmy do tego, co ma powiedzieć. Nie podobał mu się sposób, w jaki Hamish przejmował panowanie nad przebiegiem śledztwa. Świetnie, zgodził się. Czekali w milczeniu na Emmy Cornwall. Kiedy przyszła, pozostałym kazano wyjść. Emmy usiadła i uśmiechnęła się zufale do wszystkich. Stanowiła przeciwieństwo Felicity. Miała około 20 lat i burzę złotych loków przysłaniających pyskatą buzię. Domyślam się, że do pani obowiązków należało dokopanie się do jakichś brudów na temat mieszkańców wioski, żeby można to było wykorzystać w programie panny French, zaczął Carson. Tak, zgadza się. Nie lubiłam tego robić, ale w branży telewizyjnej liczy się jedynie sukces. Jak się pani do tego zabrała? Ja zaczęłam od wycinków prasowych, od starych skandali. Takich jak na przykład? Nie odwiedziłabym zbyt wielu ludzi. Wykonałam jedynie kilka telefonów i umówiłam wywiady. Będę potrzebował spisu osób, z którymi zamierzała się pani widzieć. Oczywiście. Kiedy je dostanę? Mam to przy sobie. Otworzyła torebkę, wyciągnęła pomiętą i brudną listę. Carson spojrzał na nią niechętnie. Co się stało z wydrukowanymi raportami? Mam tę listę w komputerze. W tej chwili mam tylko odręczne notatki. Moi detektywi zebrali już zeznania niektórych pracowników telewizji na temat tego, gdzie byli w dniu śmierci panny French. Nie pytał o to, pomyślał Hamish, a potem zdał sobie sprawę, że Jimmy Anderson i pozostali przeprowadzili już wstępne przesłuchania. Gdzie pani była w poniedziałek? Zbierałam materiał do programu o targach motoryzacyjnych. Łatwa i przyjemna praca. Byłam w Inverness u dealera rowera, ustalając jazdę próbną naszego prezentera nowym samochodem. Wyszłam wczesnym rankiem i wróciłam dopiero o 18. Miała pani cały długi dzień, żeby umówić jeden wywiad. A cóż, poszłam na zakupy. Nie byłam w nastroju, żeby szybko wracać. Widzicie, nie wiedziałam o śmierci Krystal. To znaczy, że jej pani nie lubiła. Wtrącił się niespodziewanie Hamish. Właśnie. Pomyślałam, że jeśli wrócę wcześniej, pokażę się w biurze, znajdzie mi robotę, a ja nienawidziłam dla niej pracować. Dlaczego? Była nieznośna. Właśnie dlatego. Zawsze narzekała i nękała wszystkich. Była bardzo złośliwą kobietą. Dziwię się, że odebrała sobie życie. Nie mogłam w to uwierzyć. Mamy podejrzenie, że to było morderstwo, a samobójstwo jedynie upozorowano. To by się zgadzało, zaszczebiotałamy. Sama mogłabym ją zabić, roześmiała się. Tyle tylko, że ja mam alibi. Dziwi mnie pani beztroskie podejście do tej nieszczęsnej śmierci. Carson spojrzał na nią karcąco. Nigdy nie byłam hipokrytką i nie zamierzam być ją teraz, odrzekła Amy. To byłoby wszystko, zakończył Carson. Kiedy wyszła, Hamish spytał. Kto jest na tej liście? Kto jest na tej liście i? Carson postanowił zaznaczyć swoją rolę. Kto jest na tej liście, proszę pana? Carsona kusiło, żeby nie odpowiadać na to pytanie. Pomyślał, że Hamish Macbeth nie okazywał mu szacunku, ale przemilczał to. Hamish uniósł brwi ze zdziwienia, gdy zobaczył, że pierwszy na liście był gospodarz Barry McSween. Potem figurowało nazwisko pani McLean, żony dyrektora banku mieszkającej w Lodziu. Następnie pani Harrison, której sklep Breaky Krystal zmieszała z błotem. Dalej był Fainlay Switches, właściciel smażarni ryb i frytek w Knoydan, a także Maisie Gough, również z Knoydan. Dlaczego oni? Spytał Carson. Dawno temu była taka jedna sprawa z Barry McSweenem, zaczął powoli Hamish. Pani McLean była kiedyś kleptomanką i oskarżono ją o kradzież w sklepie. Następnie pewnego razu dwie osoby po zatruciu pokarmowym wniosły zarzut przeciwko pani Harrison. A Finlaya Swinchesa oskarżono kiedyś o bicie żony. O Maisie go w pierwszy raz słyszę. A my musiała zatelefonować albo udać się osobiście do tych ludzi z zamiarem przeprowadzenia z nimi wywiadów. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nich zdecydował się na udzielenie wywiadu, zauważył Carson. Szczególnie McSween albo Harrison. Chyba wycierpieli już wystarczająco wiele przez telewizję. Zapewne niezapowiedziana zamierzała pojawić się w progu ich drzwi i zaskoczyć przerażonych ludzi. Domyślał się Hamish. W każdym razie idź zobaczyć się z nimi wszystkimi, zarządził Carson. I dowiedz się, gdzie byli w dniu morderstwa.
Jest tak wiele osób i żadnego oczywistego motywu. Jest zdrada małżeńska, podpowiedział Jimmy. Tak, to prawda, ale patrząc na tych dwóch dżentelmenów, to ich przelotne romanse z Krystal prawdopodobnie nie były pierwszymi. Sądzę, że najlepszy motyw miała Felicity Pearson, wtrącił Hamish. Dlaczego? Spytał chłodno Carson, życząc sobie jednocześnie, żeby jednak ten wiejski posterunkowy znał swoje miejsce w szeregu. Do czasu pojawienia się panny French miała własny program i była jego producentką. To z jej powodu wypadła z ramówki i została zdegradowana do roli reporterki, zbierającej materiały do nowej audycji. A Krystal bez wątpienia uprzykrzała jej życie. Carson przejrzał swoje papiery. Ale mamy tu raporty, w których opisano grafik zajęć Felicity Pearson na poniedziałek. Musi gdzieś być jakaś luka, podsumował Hamish. To niemożliwe, żeby można było dokładnie określić czas gonu. Zadzwonił telefon. Odebrał Carson. Wysłuchał uważnie i odłożył słuchawkę. Zgłosił się patolog. Twierdzi, że guz tu głowy powstał w wyniku silnego uderzenia. Uderzenia wystarczająco mocnego, żeby ogłuszyć. Wydaje się więc, panowie, że mamy do czynienia ze sprawą o morderstwo.